Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest czwartek, także lecimy z kolejnym przeglądem modyfikacji. No i oczywiście dzisiaj modyfikacje polskie. Wracamy troszkę w tym stylu z modyfikacjami do maszyn polskich i pasujących na takie średnie polskie gospodarstwa. Trochę chcę skończyć, że tak powiem, z etapem maszyn zagranicznych, których naprawdę ostatnio było dość sporo. Skończyłem z etapem tego mod contestu, także teraz od tej pory staram się, żeby te modyfikacje, które Wam tutaj zaprezentuję, żeby były bardziej polskie albo pasowały na właśnie takie średnie polskie gospodarstwo, małe albo średnie. Właśnie chcę, że tak powiem, temat takich zagranicznych, dużych ciągników, czyli jakieś John Deere większe, nie wiem, Casey, New Holland i tak dalej, zamknąć. Może kiedyś się jeszcze pojawią, ale na pewno nie tak często jak ostatnio to było, dlatego myślę, że Wam się to spodoba. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy wolicie właśnie bardziej polskie maszynki, takie właśnie pasujące na polskie gospodarstwo, czy raczej właśnie takie zagraniczne, duże maszyny. No i oczywiście, jak coś Wam się dzisiaj spodoba, zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzu, co pobierzecie, co pobraliście i co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. I oczywiście linki do każdej modyfikacji, które dzisiaj będą, są w opisie, także już Was tam zapraszam. Lecimy po kolei. Przyczepa Warfama, Polmod Warfama. Już Wam prezentuję, jak to wygląda. Także 10 000 litrów pojemności. Wszystko możemy na nią załadować praktycznie. No niestety tutaj żadnej funkcji wyboru, niczego nie mamy. Tak jak na zdjęciu, tak się też prezentuje. Oczywiście oświetlenie, wszystko, kierunkowskazy w niej działają. Wysyp na boki, wysyp do tyłu i też wysyp z sypem. Zaczep też się znajduje, także też można sobie tutaj jakiś większy zestaw z tych przyczep złożyć. Tu mamy Belarusa. Myślę, że taki Belarus to też na polskie gospodarstwo takie troszkę większe się nadaje. Właśnie też nie chcę się ograniczać tylko do Ursusów, ale też takie właśnie maszynki, które dość często można spotkać na takich średnich polskich gospodarstwach, można tutaj do tej serii wrzucić. No akurat tutaj Belarus ten ma 303 konie mechaniczne, także już takie gospodarstwo dużo, dużo większe, ale i tak myślę, że na polskie gospodarstwo się nadaje. No w Belarusie nic tutaj za bardzo też nie pozmieniamy, tak jak go widzimy, tak jest, 52 km na godzinę prędkość jazdy. No i odpalamy sobie tą maszynkę. Dobra, no i jak widzimy, mamy na panelu napisane, że ma różne tutaj otwieranie. Na czwórkę ma uchylane drzwi, może z zewnątrz będzie to lepiej widać, nie uchylane drzwi, tylko uchylane boczne szyby. Co mamy? 7 lewe drzwi, 8 tylna szyba i 9 prawe drzwi. Także naprawdę wszystkie tutaj rzeczy, jakie byśmy chcieli, tylko to ma otwierane. Oprócz chyba tego daszku. Tego daszku tutaj za bardzo nie otworzymy. No i co? Oczywiście tuza też ma światła, takie zamglone trochę nawet. A kierunkowskazy ma i jeden kogut u góry też jest sprawny. Zastanawiało mnie, czemu to są to takie bliźniaki, jakby te, to podłączenie na bliźniaki, nie? Bo żadnej tutaj takiej opcji, żeby coś dołączyć, niestety nie ma, nawet w sklepie, także troszkę to dziwnie wygląda. Szkoda, że tego nie da się ani usunąć, ani dołączyć jakiś opon. Trochę szkoda, bo naprawdę dość fajnie ten Belarus wygląda. No i lecimy z polskimi maszynami, czyli Ursus C360. A 60 już chyba dawno nie było, także dzisiaj nadrabiamy. Także myślę, że Wam się to spodoba. Co możemy w tej 60 wybrać? Albo możemy wybrać podłączenie pod tura, albo go w ogóle nie brać. Konfiguracja silnika standardowo 52 konie mechaniczne, albo 60, ewentualnie C360 Turbo, które ma 69 koni mechanicznych. A ustawienia kół standardowe lub koła wąskie. Także do oprysków 60 jak najbardziej będzie się nadawała. Jedną taką mam wybraną z wąskimi oponami, to także zobaczymy, jak to wygląda. No i co, wzory albo 60 bez kabiny, kabina puszka, naglak, czeska, kunow, albo
albo z powrotem bez kabiny, także lecimy dalej. A mamy jedną 60. Czy możemy coś tutaj porobić? Widzę, że jest sporo opcji. Na V zdejmowany lewy błotnik, zakładany, zdejmowany. Na X otwierana maska, klapa, drugi błotnik. Dobra, co mamy dalej? Drzwi prawe, ale nie w tej masce. W tej masce się nie da. Masce, w tej kabinie. Co tu jeszcze? Jakieś obciążniki, coś? O, jest obciążnik zakładany na Z-kę. Lecimy dalej. Z tyłu coś możemy? Odblaski jest. Odblask 1, chlapacze też są zakładane, także naprawdę 60 można na swój sposób, jaką się chce wybrać. Na N-kę drzwi zakładane, zdejmowane. Wsiadamy. Odpalamy maszynkę. No i co? Na czwórkę widzę, że jest podnoszony dach. Jest czy nie ma? Keypad 4. O, nie w tej kabinie. W tej kabinie jednak nie działa. Ósemka szyba. Szyby tutaj... O, jest. Szyba akurat jest otwierana. Dobra. No i drzwi lewe, ale ich nie mamy, także się nie otworzą, bo zostały zdjęte. No i co? 60 możemy wrzucić na obroty. Także dość fajny... Dość fajny bajer. Fajny pomysł z tym. Bardzo fajny, że tak ten pomysł to śmiał. Dobra, wyłączamy maszynę, jeszcze sprawdzimy, czy ma światła działające. Światła są, kierunkowskazy działają i kogut 1 na kabinie też jest sprawny. Dobra, nie odpalamy, tylko lecimy dalej, bo tu ja 6 minut gadam, a ja 2 jestem w połowie. A tu jak widzicie jest podłączenie pod tura i tur jest na osobnym linku, także też trzeba pobrać tak jakby dwa linki do tej modyfikacji, żeby wszystko działało. Tutaj w następnej kabinie też możemy sobie drzwi pozakładać, pozdejmować i z tej strony tak samo, także naprawdę full opcji możemy tutaj nawybierać. Tutaj 60 taka, można powiedzieć, standardowa, bez kabiny, bez tura, bez niczego, tak jakby takiego specjalnego, także taka najzwyklejsza, oryginalna 60. Dobra, lecimy dalej z tymi polskimi maszynkami albo polskimi maszynami, które albo maszynami, które pasują na polskie gospodarstwo. A jest przyczepa. Przyczepa ta jednoosiowa posiada, już wam pokazuję, zbiornik pojemności 9,5 tysięcy litrów. A także dość duża, jednoosiówka. No i tak standardowo wszystko możemy na nią załadować. Z tego co się orientuję, ma tylko wysyp do tyłu, nie. Powinna mieć wysyp na każdą stronę. Na każdą bez przodu oczywiście. A światła, kierunkowskazy działają, bo to też wcześniej sprawdzałem. No nie ma tutaj żadnej maszyny podłączonej, żadnego ciągnika. Nie chcę tego teraz nawet podłączać, żeby tutaj chaos na odcinku się nie zrobił, ale wszystko jak najbardziej działa. A jeszcze takie tekstury nawet porzewiałe. Dość fajnie to wygląda, powiem wam. Talerzówka, która... Powiem wam, chyba z tego co się orientuję, była nawet w Farmingu 13. Powiem wam, że taka klasyczna, zwykła talerzówka, ale swój urok ma. Wchodzimy w kultywatory, już wam pokazuję. No tu akurat lewituje do góry nogami, ale to nie jest najważniejsze. 52 konie mechanicznych zapotrzebowania mocy, żeby tą maszynę uciągnąć w polu. 2,7 metra szerokość robocza, także dość taki sprzęcik już większy. Myślę, że wam się naprawdę tam przyda. 60 w sumie, no ta 60 turbo, z silnikiem turbo by musiała być, a żeby już tak porządnie ta talerzówka chodziła, nie tak opornie w polu, ale i tak myślę, że sprzęt jest dość fajny. No i kopaczka, już kolejny model kopaczki do Farminga 17. Tutaj już mamy inną, była kiedyś Bulwa, był kombajn Anna do ziemniaków. Tu mamy następną kopaczkę Z609. 20 koni mechanicznych, zapotrzebowanie 1,4 metra szerokość robocza. 8 km na godzinę prędkość jazdy z tą złączoną maszyną. O tak. No i oczywiście to jest taka kopaczka, która od razu wyrzuca nam ziemniaki z powrotem na ziemię, także albo trzeba jakąś modyfikację na zbieranie sobie tych ziemniaków załatwić,
albo szaleć z turem po polu. Nie ma tutaj żadnego zbiornika, także trzeba na to uważać i mieć dalszy plan, że tak powiem, pracy. Oczywiście jak tutaj już całą maszynę się odpali, wszystkie tutaj animacje ruchome są, wszystko jest jak najbardziej sprawne. Także myślę, że taka modyfikacja też Wam się jak najbardziej spodoba. Ursus 1604. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak jest, 1604, 150 koni mechanicznych. No i mamy do wyboru albo ustawienia kół, albo tam wzory błotników. Także zaraz zobaczycie. Ustawienia kół, czyli standardowa, albo koła od Bizona. Też zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Wzory bez błotników, błotniki plastikowe albo błotniki metalowe. No i tu mamy te koła. Tu są standardowe, tu są koła od Bizona. Widać, że są dużo, dużo szersze. A tu są błotniki metalowe. I tu błotników nie ma. Zobaczymy, czy są tu jakieś jeszcze funkcje do wyboru, coś. O, widzę, że są drzwi z zewnątrz otwierane. Dobra. Jeden bajer, lecimy dalej, do kogoś przejdziemy jeszcze. Także były jedne, to drugie drzwi też muszą być. Wsiadamy w maszynę. Dobra, odpaliła. No i co? Tak samo z zewnątrz, jak i wewnątrz możemy te drzwi pozamykać. Możemy otworzyć sobie tylną szybę też na klawisz teraz numer 8, na klawiaturze numerycznej. A dachu nie mamy tutaj podnoszonego. I w sumie tyle, nic więcej tutaj nie pootwieramy. Oświetlenie jak najbardziej w kabinie działa, w kabinie, w ciągniku. Kierunkowskazy są i dwa koguty na górze też działają. Także wysiadamy z maszyny, lecimy dalej. Tutaj za bardzo nie mam co pokazać, bo to jest cały czas ten sam Ursus, tylko troszkę inny model. Jeszcze miałem pokazać różnicę w oponach. Tu któraś 60 jest na wąskich. Chyba ta jest na wąskich, jak widzicie, kończy się nawet przed... trochę nawet przed końcem błotnika, stąd będzie lepiej widać. Jak widzicie, dotąd sięga, a zobaczymy zwykłe opony. No już nawet trochę poza ten błotnik występ, także widać różnicę tych wąskich opon. Dobra, to była taka powtórka, bo tego zapomniałem Wam pokazać. No i co, na koniec Zetor 12045. Wszystkie są 045, dobra. Bo myślałem, że tam numerami silnika się będą, mocą silnika się będą różniły, ale widać, że numery się nie zmieniają na masce. Akurat w sklepie jest Krystal 12011. No i tu masa funkcji do wyboru. Elementy dołączane, standard, czyli w sumie nic. Mały obciążnik, duży obciążnik, przednia hydraulika, czyli TUS. I chyba tyle. Tak, koparka, czyli TUR. Albo wybieramy z podłączeniem pod TUR, albo nie. Oczywiście TUR oryginalny z gry działa. Konfiguracja silnika standard, czyli 120 koni, 12011 turbo, czyli 130, i takie dwa silniki do wyboru. Kolor główny, tu jest chyba kolor główny, nie wiem, czy to nie chodzi o nadwozie, zaraz zobaczymy, bo w którymś modelu to zmieniałem. Lecimy dalej, ustawienie kół standardowe, obciążniki opon, szerokie z obciążnikami, czyli do tura jak najbardziej się przydadzą. A wąskie opony, podwójne koła tylne, także naprawdę bardzo szeroki wybór co do opon. Kolor obramowania, no to kolory felg. No i wzory, czyli takie dodatki, światła zewnętrzne, wewnętrzne, drugi model i wszystkie światła naraz, że tak powiem, działające w ogóle na pojeździe i w pojeździe. Już Wam pokazuję. Tu wybrałem inny kolor, o którym mówiłem, czyli kolor, no cały, malowanie silnika i podwozia, czyli tutaj akurat jest srebrny. Standardowe mają takie czerwono-białe malowanie, można powiedzieć, o tak. Sprawdzimy sobie na tym model. Powiem Wam, że takie czarne felgi i szary cały blok, cały silnik, inaczej całkiem ten ciągnik wygląda, kabina też inny kolor malowania ma. Dobra, z zewnątrz czy możemy coś tutaj porobić? Drzwi można otworzyć. Dość fajnie.
Coś tutaj, otwórz tylną szybę, można z zewnątrz też, ok. Obciążników nie da się dokładać, drugie drzwi, w sumie z zewnątrz tyle. Dobra, to wsiadamy w tą maszynę tego potwora i sprawdzamy, co on tutaj w sobie ma do otwierania. Także tak. Czekajcie, bo widzę, że ma panel. O, ale są tak tylko drzwi, dobra, jedne, drugie, dach, jest, dach, co to jest, dach, otwarł się, dobra, i tylna szyba, też bocznych nie ma, dobra, bocznych nie ma, czyli standardowe drzwi, dach i tylna szyba, tyle, w sumie jakieś ruchome biegi są, biegi ruchome działają, nawet fotel jest tak jakby, no działa na tym, góra-dół chodzi. Nie jest sztywny, tylko swoje tam animacje ma. Czy coś jeszcze tutaj? Standardowo tyle w sumie chyba. Oświetlenie oczywiście jest. Kierunkowskazy. Są tutaj kierunki w tym zetorze? Są tylko z tyłu, dobra. No i kogut jeden u góry też jak najbardziej działa. Lecimy dalej do jakiegoś modelu, który matura. Ten matura, ten matuza. Tu chyba jest obciążnik duży, bym powiedział. Tutaj się chyba kończy mały. Tu jest już takie dołączone 5 następnych obciążników, czyli duży, tak mi się wydaje. Tutaj jest tuz razem z tymi dodatkowymi światłami zewnętrznymi. Tutaj jest standardowo, czyli sam zaczep. I w sumie tyle. Tutaj są te światła zewnętrzne, to już powiedziałem. Zaraz zobaczymy, jak działają. Także naprawdę dość ciekawe oświetlenie. No i razem z tymi światłami mamy też kierunkowskazy dodatkowe. Z przodu kogut w tym samym miejscu, co był. Jeszcze mnie zastanawia te światła wewnętrzne dodatkowe, co tam było. Nie wiem, czy to wybrałem w którymś modelu. Może tutaj będzie. Nie, nie ma. Chyba, że to wewnętrzne chodzi, że o to, że w masce. Taki też może być zamysł, bo tutaj nie ma nic. Tutaj są... Tak, to by było tu. Wewnętrzne, czyli w masce. Wszystkie, czyli maska i na bokach. A tutaj zewnętrzne, czyli też światła na bokach. Także zagadka rozwiązana. Wąskie opony. Tutaj chyba są szerokie. A tu też chyba. Nie wiem w sumie, no, ale widzicie, jaka jest różnica. Także można swój ciągnik, że tak powiem, na swój sposób wybrać. Dobra, kolejne 8 modyfikacji ode mnie dla Was. Ode mnie kolejna prezentacja. Zostawcie łapkę, jeśli Wam się spodobało. Napiszcie w komentarzu, co pobraliście, czy w ogóle coś z tego dzisiejszego odcinka pobraliście. Co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. No i w sumie tyle, czy Wam się podobało, czy nie. Napiszcie w komentarzach. I słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.